Nie chcę mówić o sobie dlatego, nie dlatego, że jestem taka skromna i nie lubię, i nie dlatego, że nie mam nic do powiedzenia, ale po prostu dlatego, że uważam, że my aktorzy za dużo mówimy o sobie. Udzielamy na prawo i lewo wywiadów, w prasie, w radiu, w telewizji, na spotkaniach z publicznością. Zwierzamy się ze swoich myśli, ze swojego stosunku do życia, do teatru, do naszej pracy. Opowiadamy o tym, jak tworzymy role, jak pracujemy nad rolami, nad postaciami, które odtwarzamy później na scenie. Mówimy o swoich marzeniach, o swoich planach. Wydaje mi się, że przez to odzieramy nasz zawód z odrobiny romantyczności i tajemniczości. A przyznam się, że właśnie to mi się w tym zawodzie bardzo podoba, że ja, jako ja, mogę się schować za postaci, które odtwarzam na scenie. Oczywiście zdarza mi się, że udzielam wywiadów. No, trudno czasem, nie można odmówić. Ale tym razem postanowiłam nie powiedzieć o sobie nic. Niech to zrobią inni. Niech mówią za mnie moje role. Pani pozwoli, że zdejmę sobie część chociaż charakteryzacji. Peruki nie zdejmę, bo chciałbym zostać, mówiąc o swojej żonie, zawsze amantem.